Motocykle kiedyś, jeszcze jakiś czas temu, 10 lat temu, odbierało się bezpośrednio z fabryki Moto Guzzi. Pierwsze moje takie uderzenie serca, które zabiło mocniej właśnie w fabryce, moja pierwsza wizyta w 2006 roku po odbiór motocykli osobiste, ten wjazd do fabryki, otwarta brama, wpuszczają nasz, wtedy to było Iveco Turbo Daily z przyczepą, wpuszczają, jedziemy tym tunelem wąskim i widzimy, że te mury są całe podrapane przez samochody ciężarowe, bo te mury były budowane w latach, kiedy ciężarówki były trochę mniejsze. I teraz, jak wjeżdżały po odbiór motocykli tiry typowe, nie takie jak nasz, ale wielkie już z naczepą, to niestety te mury cierpiały. Cześć, Lech Wangul, magazyn Custom. Dzisiaj dla ścigacza przeprowadzamy rozmowę z ciekawym człowiekiem. Owym ciekawym człowiekiem jest Michał Mruk. Jesteśmy tutaj z okazji stulecia włoskiej firmy Moto Guzzi. Michał o Moto Guzzi wie wszystko, ponieważ jest zajawiony na ten temat w sposób, powiedziałbym, wręcz właśnie niemalże chory. Powiedz mi taką rzecz, bo jak wszyscy wiemy, Moto Guzzi to jest marka niszowa, zarówno w sensie produkcji, która nie jest zbyt duża i tak naprawdę chyba nigdy nie była. Przepraszam, wejdę w słowo. Kiedyś to była największa włoska marka. A to fabryka motocykli, tak. Były lata, kiedy paleta proponowanych motocykli rozciągała się od najmniejszych, od 65 do 50 później. 50. To mówimy o latach 60 w tym momencie? Tuż po wojnie zaczęli produkować taki pojazd jak Guzzino, Motoleggera i to były pojazdy o pojemności 65, później one ciut rosły, pojawiło się Cardellino, które też było z tymi małymi silnikami, natomiast w latach już późniejszych, czyli koło 70. znowu pojemności spadły do 50 ze względu na obostrzenia prawne. Szczególnie taki biznesowy okres to były lata, kiedy odkupił od Włochów fabrykę argentyński biznesmen De Tomaso, znany przede wszystkim włoskim fanom motoryzacji z produkcji pojazdu De Tomaso Pantera, samochodu. Natomiast on był również właścicielem Benelli i Moto Guzzi. Czasy te są takimi dziwnymi czasami dla Guzzi, bo pojawiły się silniki dwucylindrowe, rzędowe w ofercie, małe pojazdy bazujące na silnikach Benelli. Benelli. A Benelli z kolei bazowało na Hondzie. Tak, no i to wszystko się kręci w tym motocyklowym świecie. Powiedz mi taką rzecz, trochę na marginesie, bo tu w rozmowach kuluarowych usłyszałem od kogoś, że wycofują się z produkcji tych modeli Kalifornia i pochodni. Tak, niestety w tym roku ze względu na Euro 4 nie ma oferowanych już tych silników. Nie wiemy, jak na rynek amerykański, czy nadal zostawią jeszcze przez rok, dwa. Tego nie wiemy, nie mamy takich informacji z takiego względu, że nam nie oferują w cennikach. Natomiast norma Euro 4 zabiła ten model, niestety. Ja liczę, że pojawią się modele zastępujące ten model, dlatego że nie wszyscy wiecie, ale ja wiem, że model Kalifornia w tym roku obchodzi 50-lecie. 71 rok to był pierwszy rok budowy Kalifornii i co ciekawe, Kalifornia nie powstała na Amerykę, tylko powstała inspirowana Ameryką.
Kalifornia była rozwinięciem V7 na rynek europejski. Z amerykańską kierownicą, wyższą, bardziej powiedziałbym czoperowatą. Tak? Dostawy dla policji w To były początek, koniec lat 60. dokładnie, i to była. Na Amerykę szedł model Ambassador. Ambassador i Eldorado. Eldorado tak było rozwinięciem Ambassadora. I teraz tak jakby, no nie wiem, dla uczczenia tego sukcesu, że udało im tak, się... Tak, dokładnie powstała Kalifornia. Na rynku powstała Kalifornia. Tak, natomiast, bo na rynek europejski nazwa była... Że ci wejdę w słowo, bo inaczej pozwalam. To w ogóle... Ja wiem, wiem, trzeba mnie kopać pod stołem. Dlaczego ja powiedziałem o tej niszowości? Dlatego, że w tej chwili chyba Moto Guzzi jest jedyną taką firmą, która jest rozpoznawalna nie tylko przez logo, ale jest też rozpoznawalna przez produkt. Bo jeżeli sobie weźmiemy inną zacną europejską markę jak BMW, która się niesamowicie rozwinęło w ostatnim czasie, to BMW robi wszystko. Robi czterocylindrówki, robi dwucylindrówki w rzędzie, robi boksery. Ta oferta jest strasznie szeroka i jeżeli ktoś nie jest dobrze, że tak powiem, zgłębiony w temacie, to patrząc na motocykl nie będzie wiedział, jakiej on jest marki. Natomiast Moto Guzzi właściwie, jeżeli mówimy o latach, powiedzmy do lat 60., to typowy butek to wygląda mniej więcej tak jak ten, czym jest leżącym singlem, tak, a dokładnie. Po latach 70. to jest taki jak te, które tutaj stoją, czyli z tymi silnikami widlastymi, które mają cylindry wystające tak. na boki i one są produkowane od gdzieś tak 60. bodajże 5. roku. No 7, 8 to były, w 67 chyba ruszyła produkcja V7. Ogólnie rzecz biorąc silnik powstał dla pojazdu wojskowego, rzeczywiście tak. Na początku lat 60. wymyślono. Go. Natomiast... Był też projekt, żeby go użyć do napędu Fiata 500. Tak, Fiata 500. Dokładnie, nawet chciałem to o tym wspomnieć. To taka ciekawostka, jednak Fiat wybrał inny silnik. Natomiast Guzzi, szukając rozwiązania na coraz większe pojemności silników, władowało ten gotowy już projekt, władowało w ramę pojazdu cywilnego. I on się systematycznie rozwija do dzisiejszego. Dokładnie. Przy czym ciekawostka jest taka, że te modele, które tutaj mamy, to one bazują na silnikach, które zostały po raz pierwszy pokazane w 1977 roku w modelach V35 i V50. Dokładnie tak. V35, którego sam osobiście kiedyś miałem, to był ciekawy model. One powstały lat 76-77. Była to bardzo ciekawa konstrukcja, moim zdaniem nie tylko ze względu na silnik, który był pomniejszoną wersją tego dużego. Natomiast było to... Jeszcze były to czasy nierobienia motocykli przez księgowych i to było widać w tym motocyklu. To był motocykl, który miał aluminiowy wahacz z tyłu, tak? Bo napęd wałem był prowadzony tak jak teraz właśnie, jakby w wale, tak? Czyli tutaj. Nawet ja nie wiem, czy tamten bardziej nie wygląda na podobny, ale to jest aluminiowy odlew, tak? W środku jest napęd wałem. I to w latach 70. była naprawdę dziwna sprawa w tak małym pojeździe stosowanie takich komponentów jak zawieszenie oparte na aluminiowych elementach, trzy tarcze hamulcowe zintegrowane, tak? Bo wtedy Guzzi było prekursorem takiego rozwiązania integrala, czyli klamką uruchamianie jednej tarczy hamulcowej, natomiast pedałem hamulca nożnego uruchamianie drugiej tarczy z tyłu i jednej drugiej z przodu i tylnej, tak? Czyli to był motocykl, który miał odwrotną budowę niż Japonia wtedy wymyślała, tak? Bo Japonia szła w ten jak najmocniejszy silnik, nie zwracając uwagi na ramę, na zawieszenie, na hamulce, tak? I często były opinie, że te komponenty nie nadążają za mocą silników. Natomiast w Guzzi było odwrotnie. Oczywiście te topowe modele, tak jak Le Mans, tak jak 750S czy S3, które miały około 80 koni, to rzeczywiście te
komponenty pozwalały na wykorzystywanie mocy. Natomiast w modelach mniejszych to było trochę nad wyraz. Natomiast pozwalało na fajną, przyjemną jazdę po górskich serpentynach w okolicach nawet fabryki. Tak, tak. Czyli, ale co jest tutaj ciekawostką, jak się na Gutka spojrzy, to jest to, że widać, że tutaj pomyślano nad konstrukcją tego motocykla tak, żeby on był mocny, ale jednocześnie lekki. To nawet widać w silniku, który ma tutaj widoczne żebra wzmacniające takie, czego nie znajdziemy praktycznie w innych firmach. Normalnie jest to gładki odlew. Gdzieś tam są, czasami można spotkać, tak jak tutaj widać, że tu śruba wchodzi, to w innych markach można też odkryć w ten sposób, że gdzieś pod taką wypustką wewnątrz musi być jakiś kanał olejowy. Natomiast tak, żeby były takie wzmacniające żebra, to jest tylko widoczne, typowe właśnie dla tych silników Moto Guzzi. Także też jak spojrzymy sobie na kształt ramy, na przykład na to, że ona z tamtej strony jest rozkręcana po to, żeby można było łatwiej ten silnik wyjąć, to widać po prostu, że tutaj tęgie głowy nad tym wszystkim myślały. I co jest też ciekawe i też trochę wspólne z BMW, to jest to, że obie te marki mają fabryki położone blisko Alp. Tak. Znaczy może BMW mniej, bo to później przeniesiono do... Tak, no do Berlina. W tej chwili Berlina. Cała produkcja motocykli niestety, no nie wiem czy to niestety czy stety, odbywa się w Berlinie. Natomiast rzeczywiście fabryka berlińska przejęła całą produkcję dopiero w latach 2000, o ile pamiętam. Więc sprowadza do tego, że mieli to gdzie testować i dlatego te podwozia, tak jak Japończycy mieli właśnie w tych latach, powiedzmy sobie, jeszcze 70-tych wczesnych, bo potem to cały czas jednak poprawiali. To na początku to te silniki były szybsze niż podwozia, stąd popularność firm tuningowych, które, szczególnie angielskich, które te silniki wszczepiały w swoje podwozia i taki motocykl dopiero był takim produktem dla konesera, powiedzmy, to tutaj otrzymujemy taki produkt dla konesera od razu z fabryki. I teraz do czego ja zmierzam, mówiąc o tej niszowości? No właśnie do tego, że oni są wierni raz przyjętym dobrym założeniom, są wierni po dziś dzień, że tego się nie zmienia, tylko się to cały czas systematycznie to ewoluuje, ale bez żadnych rewolucji. Tak, no tutaj wiesz, że wspomnę, teraz ja ci wejdę w słowo, że wspomnę, że nadal te silniki to są dwuzaworowce. Przez chwilę był okres, kiedy produkowano czterozaworowce, tak, a teraz wrócili. Nawet 1400 miało cztery zawory. Bo tak? Tutaj mamy, jeśli ja się nie mylę, też rozrząd OHV, czyli z drążkami po tak, 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 tutaj jest. Przy czym był chyba taki model, który miał rozrząd, tak, miał rozrząd OHC i był jeszcze, te zawory były pędzone, wałki były pędzone paskiem. To Centauro. Był to taki model. Centauro, V10 Centauro. Centauro było rozwinięciem na Amerykę, takim pierwszym muscle bike'iem, natomiast to bazowało na Daytonie. Tak. Na tak. Daytonie. Na Daytonie, która miała ten silnik właśnie czterozaworowy, no był to pojazd, który, taka ciekawostka, w latach, koniec lat 80. był to koniec lat, przepraszam, 90. był to najszybszy motocykl pędzony wałem, tak? Bo był to motocykl, który seryjnie osiągał 230 na godzinę. To były lata? Koniec lat 90. I na nim bazował właśnie Centauro, czyli który V10, czyli taki Naked, ale z tym mocnym silnikiem 95-konnym. Umówmy się, że wtedy to był naprawdę mocny silnik, tak? Bo wtedy nie było silników po 180 koni, tak, tylko ja tam wtedy kiedyś najmocniejsze sportowe to były 120 koni. Kiedyś się spotkałem z takim, wiesz, jakby szyderczym określeniem, że firma Moto Guzzi ma dorobek sportowy, ale było to tak dawno, że teraz to nie ma znaczenia. A zapomniał o tym, że właśnie modele te, o których mówimy, odnotowywały zwycięstwa w wyścigach w Daytonie, w
takiej, nie w Super Gigabajkach, tylko nie, w kategorii motocykli dwucylindrowych. To było Battle of Twin. I to tam, nie było wcale tak bardzo dawno. Tak, objeżdżał Ducati, no. Moją też drugą ulubioną markę, natomiast prawda jest taka, że dobrze zrobiony Guzzi potrafi pokazać pazur, natomiast, bo konstrukcje, to znaczy założenia są bardzo fajne, natomiast w tej chwili fabryka jakby zadecydowała, że nie chce brać udziału w tym sporcie. Co byś powiedział klientowi, który przyjdzie do ciebie i powie tak, że był u Triumfa i widział Bonnevilla, i jakiego byś użył argumentu, żeby go przekonać, że może jednak zamiast Bonnevilla Moto Guzzi? Wiesz, to tak jak ze szwedzkim Saabem i z Volvo, tak? Mieliśmy kiedyś wspólnego znajomego, Krzysia Wydrzyckiego, który był pasjonatem Saaba, a przy okazji pasjonatem Guzzi. Wiesz, to jest model, tak jak Saab był dziwolągiem takim, tak samo Guzzi jest trochę takim dziwolągiem. Jeżeli ktoś jest odważniejszy, ktoś poszukuje czegoś innego, to zdecydowanie wybierze to. Zresztą tutaj, nie podcinając nóg konkurencji, Triumf nie jest robiony w tej samej fabryce, której był, tak? Jest robiony na całym świecie, już nie pokazując dokładnych miejsc produkcji. Guzzi jest robione w jednym miejscu, jest robione w bardzo małej ilości. Dla mnie, od razu ci powiem szczerze, jeżeli dla mnie jako guzisty, niech to tak zostanie, tak? Dla mnie jako człowieka związanego biznesowo trochę z marką, trochę i bardzo, to wiadomo, żeby się chciało, kurde, kupujcie gutki, tak? Niech się sprzeda zylion gutków, to ja będę bogatym człowiekiem, tak? Natomiast dla mnie jako guzisty niech to zostanie, powiedzmy, w jakichś rozsądnych granicach. Niech to będzie 100 sztuk Guzzi na stulecie firmy, a nie 1000 Guzzi na stulecie firmy. Właśnie możemy to spuentować takim stwierdzeniem, że jest to firma, która się broni przed korporacyjnym modelem życia i korporacyjnym stylem zarządzania. Więc jeżeli chcecie się utożsamiać z taką marką, to najlepiej skierować kroki tutaj. Tak, tak, zdecydowanie polecam. Włoski rodzinny klimat, to ta marka będzie najbardziej odpowiednia. Tym motocyklom naprawdę nic nie brakuje. Jak wiesz dobrze, ja jeżdżę tymi motocyklami długo i jeżdżę, nie używam ich tylko i wyłącznie, żeby wziąć z salonu demówkę i się przejechać gdzieś, tylko używam tego motocykla na co dzień, na dojazdy do pracy codzienne. W zasadzie tylko jak śnieg jest po kolana, to biorę samochód. Jeżdżę do Włoch w zasadzie co najmniej raz do roku motocyklem. Na święto Moto Guzzi jeżdżę, wydłużam sobie trasę, nie skracam, jeżdżę przez Alpy, przez ten. Nie miałem nigdy problemu technicznego z motocyklem w trasie. Są to motocykle praktyczne, moim zdaniem przez wał napędowy, z dużymi zbiornikami paliwa, tak jak V85 czy V7. Wygodne, łatwe do zapakowania bagaży, dużo akcesoriów, raczej znaczy, nacisk akcesoriów. Możesz mi jeszcze powiedzieć coś takiego, bo ja na przykład byłem kiedyś zafascynowany właśnie tym modelem Le Mans. Tylko który? Najbardziej jedynką i trójką. Aha. I również Kalifornią. Kiedyś trafiłem na taki artykuł w Motorradzie, ale to było dawno temu, gdzie był taki ranking czytelników pod kątem takim, kto na swoim motocyklu przejechał największą ilość kilometrów na jednym i tym samym. Aha. I tam były przebiegi rzędu kilkaset tysięcy. I pierwsze miejsce nie pamiętam, kto zajął. Wiem, że tam w Czubie była jakaś Honda czy coś takiego, to na pewno. Ale było BMW i było Moto Guzzi, właśnie to Le Mans. I to nawet nie wiem, czy na trzecim miejscu i z przebiegiem na pewno powyżej 300 tysięcy kilometrów. Czy w tych nowych możemy też liczyć na taki wynik, czy już niekoniecznie?
Ja myślę, że tak. Guzzi jako w ogóle chyba pierwsze zaczęło stosować Nikasil, który wydłużał żywotność tego zestawu tłoka z cylindrem, tak, czyli raczej cylindra, czyli wymianie podlegały tak na serio pierścienia, a nie całość. I zaczęło się to z dwuzaworowcami. I ten silnik teoretycznie bazuje na tych rozwiązaniach. Ja rzeczywiście nie mogę się pochwalić jakąś wiedzą na temat rekordów obecnych, natomiast mam znajomego Włocha, którego poznałem w Polsce, ponieważ przejeżdżał przez Warszawę i odezwał się do klubu Moto Guzzi Klub Polska z chęcią spotkania. Jechał z Como, dokładnie z miejscowości Como na North Cup. Poznałem go wtedy, jego Nevada, nie pamiętam, 750, nie pamiętam ile miała przebiegu. W tej chwili ma ponad 200 tysięcy. Rozmawiałem z nim 2 lata temu, dokładnie na ostatniej edycji Open House w Mandello, czyli bo w zeszłym roku ze względu na pandemię nie odbyła się. Rozmawiałem z nim i on powiedział, że już ma ponad 200 tysięcy tym motocyklem. On jest jego pierwszym właścicielem. I nie wymienił nawet sprzęgła. Te proste silniki, to nie ma się co popsuć. I to jest, tak jak już parę razy wspomniałem, dla mnie to jest idealny motocykl do uprawiania turystyki motocyklowej, takiej typu włóczęga. W zeszłym roku ze względu na pandemię większość swoich kilometrów zrobiłem w Czechach. Poznałem ten kraj na nowo, zawsze jeździłem do Włochy, przejeżdżałem Czechy. Tylko w zeszłym roku zrobiłem sobie z kolegą trip motocyklowy od browaru do browaru. Mają tam mnóstwo browarów, w zasadzie w każdej większej miejscowości to jest browar. Długo musiało trwać. Niestety byliśmy ograniczeni czasowo, natomiast pojeździłem bocznymi drogami w Czechach, poznałem ten kraj. Czego bym nie poznał, jadąc tylko autostradami, tak? Do tego zmierzam, tak? Jest to w zasadzie inny kraj, tak blisko, a tak daleko. Więc widzicie, warto zainteresować się motocyklem Moto Guzzi, bo jak z nim trochę dłużej poprzebywacie, to zrobicie to zwariujecie. Zrobicie się tacy jak Michał, czyli będziecie ciekawym człowiekiem. Dziękuję, dziękuję Ci bardzo i vice versa.